Protestowali i obawiali się o swoje bezpieczeństwo. Dziś zgodnie przyznają, że niesłusznie. Mieszkańcy i samorządowcy po blisko 10 miesiącach w większości chwalą zmiany, jakie na początku roku zaszły w strukturze świętokrzyskiej policji. Wtedy z mapy województwa zniknęło blisko 40 posterunków. Żaklina Skowrońska. Ulica Spokojna, nie tylko z nazwy. Od likwidacji posterunków w Masłowie minęło blisko 10 miesięcy. Mieszkańcy mówią, że czują się bezpiecznie, choć przyznają, patroli mogłoby być więcej. Policja to ja to widzę, jak ino przejeżdża. Czasem przejeżdża, nie powiem, bo przejeżdża czasem, ale tak to no, sklep nam okradli przecież, bo ja z Masłowa drugiego jestem. Także ciężka sprawa. Z danych komisariatu pierwszego w Kielcach, który nadzoruje teren gminy Masłów, wynika, że policjantów jest tu więcej, dwa razy więcej. Może dlatego zmniejszyła się liczba interwencji. Od stycznia do kwietnia było tylko 11 wezwań. Sytuacja jest stabilna, normalna. Wójt Masłowa przyznaje, że obawy o bezpieczeństwo okazały się niesłuszne. Miałem sygnały, informacje ze strony mieszkańców, że policję widać na terenie gminy Masłów, że często jeżdżą, że patrolują, że kontrolują również stan bezpieczeństwa publicznego na drogach. W powiecie jędrzejowskim po likwidacji posterunków spadła liczba przestępstw. Podobnie w Zagnańsku. Tu skarg na pracę policjantów nie słychać. Jest, przyjeżdżają policja, wieczorem zawsze jest. No, ja tutaj mieszkam na skrzyżowaniu, to widzę wszystko. Gmina zadbała też o dodatkowe patrole i wyłożyła na ten cel 10 tysięcy złotych. Mogą świeżym takim spojrzeniem popatrzeć na gminę i różnego rodzaju niedociągnięcia, które być może wcześniej były niezauważalne, w tej chwili biorą pod swoją lupę. Komenda Wojewódzka na zmiany patrzy z umiarkowanym optymizmem. Cel został osiągnięty, ale poziom przestępczości wciąż trzeba monitorować. O pełnych efektach tej zmiany będziemy mogli mówić po upływie roku. Wtedy poddamy szczegółowej analizie wszystkie dotychczasowe współczynniki i sprawdzimy, czy przyniosło to oczekiwane założenia. Wtedy okaże się, czy zmiany w strukturze policji wpłynęły na społeczną ocenę tej formacji. Były wielkie protesty i wielkie obawy, ale w tym przypadku strach miał po prostu wielkie oczy. Wszystko wskazuje na to, że ten egzamin z bezpieczeństwa policja zdała na piątkę. Pytanie, czy podobnie zda egzamin ze społecznego zaufania? Żaklina Skowrońska, informacje.